Cześć wszystkim, ja jestem Amisix i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I jak widzicie, mam dzisiaj kolejny odcinek ze Star Stable. Dokładnie tak, jest to kolejna środowa aktualizacja. I dzisiaj, z tego co wiem, SSO dodało nam chyba odnowione Islandy. No chyba tak. I mam nadzieję, że film wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie jabłkę w górę i subskrypcję, bo to mnie motywuje. Jest już nas na moim kanale ponad 1000, za to bardzo wam dziękuję. Szczerze to nie spodziewałem się tego, że dobiję tego 1000. No i to nie udałoby mi się oczywiście bez was, także bardzo wam dziękuję. Będzie specjał i planuję zrobić taki specjał, że będzie po prostu... będzie co? Będzie live. Będzie live w piątek lub sobotę, tak już jak będę was informować na społeczności. Będę was informować tutaj na społeczności, także patrzcie na społeczność tutaj na YouTubie i co? I przechodzimy do aktualizacji. Więc dzisiaj zostały nam dodane Islandy i tak patrzę, w ogóle nikogo nie ma chyba na tych Islandach, co jest bardzo dziwne, bo zazwyczaj jak gdzieś tutaj jeździłam, to gdzieś na Islandach byli ludzie już, nie? Kupowali sobie normalnie. O, znowu bóg ten jest. Znowu coś, jakiegoś taki bug jest z tymi wodzami. Ach, Tesso. No dobra, może po prostu chodzi o to, że ludziom się nie podobają te Islandy, no nie wiem. Chociaż, a nie, jest ktoś. No dobra, to nie przyglądajmy się na graczy, tylko już zobaczmy tutaj, jak to wygląda w SSO. Także tak, co my tu mamy? Mamy tutaj, o, co to jest? Nie, chcę pierwsze to. Zaktualizowane kuce islandzkie, idź je zobacz. Dobra, i mamy je, gdzie? Tutaj mamy. Okej, dobra, mamy je tutaj. I jeszcze mamy drugą aktualizację, jaką? Wieżaki trafiły do sklepu globalnego. O, fajnie! Chodźmy do globala i zobaczmy. Jakieś nowe ogłowia? Co to? A, to są te nowe ogłowia, okej. Okay. O, bo tutaj jeszcze kategorie te dodali, zwierzaki. Wszystko, zwierzaki do torby na siodło, zwierzaki towarzyszące. A, czyli że podzielili je chyba na takie, które mogą biegać i takie, które nie mogą. No fajnie. Uważam, że jest to bardzo fajna opcja. Co my tu mamy? Tutaj mamy pieski, wiewiórki, lisy, koty. No fajnie. Uważam, że jest to bardzo fajna opcja. Fajnie. I jeszcze tutaj ogłowia. To są pewnie te ogłowia dla Islandów. Patrzcie, nie mogę go nawet na dzikusie używać. No dobra, może sobie potem kupimy, jak pierwsze Islanda sobie obczajmy. Dobra, to ja sobie już siadam do podwózki i jadę chyba do... O ile się nie mylę, to jest stajnia... Stajnia Nowej Grani, tak jest. I jedziemy. Wiecie co? Jeszcze przy okazji sobie przeczytam tutaj aktualizację. Zgarnij bogaty pakiet ogłowi już dziś. Aha, czyli po prostu jeszcze można sobie kupić za prawdziwe pieniądze te wszystkie ogłowia. Okej. Okay. No ciekawie, ciekawie. I zaraz sobie jeszcze... To teraz sobie jeszcze może to ogłowie kupimy, tylko pierwsze chciałabym Islanda zakupić. Także jedziemy. Z tego co wiem, to te Islandy będą gdzieś... Musimy troszeczkę przejechać. Musimy przejechać tutaj. Kurde, ten dzikus jest mój strasznie wolny. Dlatego, że nie mam tutaj pewnie też tej podkowy. Ta podkowa też trochę daje. Więc tak. Dobra, jedziemy. Tutaj mamy oczywiście stare Islandy i tutaj widzę fryzy, szajery. O właśnie. Ja chyba w ogóle sobie... Właśnie ja wam zaraz pokażę, którego sobie kupiłam ze starych, bo postanowiłam, że jednego ze starych też kupię. O, i tutaj są właśnie te nowiutkie Islandy. Także chodźmy, zobaczymy. I tutaj mamy tego. Mamy pierwszy tego. Okej, okay, zobaczmy. I to jest ten taki podpalany. I on mi się bardzo podobał właśnie. Teraz tak nie wiem, czy mi się w sobie podoba, tak szczerze mówiąc. Jak go dodali do gry, to nie wiem. Naprawdę nie wiem. dobra, zobaczmy dalej. No i tutaj mamy teraz tego, który mi się kojarzył z dzikusem. I tego chyba, jaką mu było, Black Silver, coś takiego. I ten też jest fajny. Uważam, że ten też jest bardzo fajny. Właśnie, bo dalej cały czas jestem na tego nastawiona, albo tego. Bo co prawda teraz mi się mniej podoba, jak je do gry dodali, ale tak jakby tak pomyśleć, nieźle, nieźle. Zobaczymy dalej. Teraz mamy jeszcze Teo. A ich w ogóle nie było przypadkiem więcej? No dobra, trzy chwila, bo tutaj mamy łacia tego i tutaj mamy jeszcze tego. Nie wiem, jaka to jest maść, także niestety no nie powiem. Ale z tego, co widziałam, to były chyba jeszcze dwa albo jeden. Wiem, że był siwy jabłkowity.
czy tam siwy, ale tak czy siak był cały siwy i był chyba jeszcze jakiś, ale już nie jestem pewna jaki. Wiecie, bo właśnie jestem na tym koncie CC Creator, w sensie na YouTubie, tak patrzę i tutaj jest pokazane, że brakuje siwusa, brakuje jakiegoś takiego pomarańczowego, coś takiego. Jeszcze jakiegoś brakuje. Brakuje. Nie, to tyle. Tylko tych dwóch brakuje. Założę się, że jeden z nich nie zostanie dodany, a drugi za to trafił do aplikacji. Nie wiem, czy któryś z nich już trafił do aplikacji, naprawdę nie wiem. Bym musiała sprawdzić, ale tak szczerze, to mi się nie chce sprawdzać. Także tak, no ale no nie wiem, no tak, że jak mi się wydaje, że teraz chyba do aplikacji no nie trafiły, nie? Gdzieś tam pewnie kiedy indziej trafią. Znaczy jeden z nich oczywiście pewnie, znający ze sobą. No dobra, to ja się tutaj za mocno rozgaduję i muszę się teraz zastanowić, podjąć decyzję, którego kupię. Ale wiecie, że tak się zastanawiam i w sumie nie dziwię się, że gracze faktycznie ich nie kupili, ponieważ one faktycznie jakieś takie, no średnie są, przynajmniej moim zdaniem. Bo teraz tak patrzę i no średnie są troszkę, średnie, ale no co zrobić, nie? Zastanawiam się nad tym, wiecie? Patrzę na tego, ale z drugiej strony ja bardzo lubię Black Silvery. Ja bardzo lubię Black Silvery, chociaż gdyby on miał ciemniejszą sierść, naprawdę, gdyby on miał ciemniejszą sierść, taką może troszeczkę może podchodzącą pod ten węgiel, nie? To już bym kupiła. Ale tak to, no nie wiem, no nie wiem za bardzo. Ładne mają te tutaj włoski. Wiecie co, ja się muszę zastanowić, zaraz wrócę tutaj do was. Dobra, w sumie już się zastanowiłam, to nie trwało jakoś mega długo i postanowiłam, że wezmę właśnie od tego, o, tego wezmę, także sobie bierzemy tego. Teraz musimy sobie mu wybrać jakiś, nie, tylko nie wiem jakie. Dobra, mam już pomysł i postanowiłam, że wezmę tutaj mini strawberry, czyli no mała truskawka, o ile się nie mylę, więc okej. Okay. I mamy małą truskawkę. Okej, mamy. I zaraz pojedziemy sobie do stajni, go obczajmy i jeszcze oczywiście kupimy jakieś nowe, jedne z nowych ogłowi. Nie wiem, jakie kupię. Jeszcze zobaczymy, może kupię jedno, może wszystkie, chociaż wątpię, że wszystkie. Tak czy jak zobaczymy. Też chcę zobaczyć, jak one działają, tego ogłowia, ponieważ one z tego co wiem się chyba dziś kiedyś psuły. Znaczy, no wiem, że się psuły u tej CC Creators, tak? Psuły się. Dobra, ładuj się, ładuj. W ogóle ostatnio wam też SSO tak często laguje, bo mi. Nie, mam dobry internet, mam dobry komputer i laguje mi. Laguje mi strasznie. I nie wiem, czy to jest wina gry, czy po prostu już mojego sprzętu, co jest bardzo dziwne, ponieważ on jest taki, no, w miarę nowy. Znaczy, no, w miarę nowy. Dobra, jeszcze przed wakacjami był zakupiony, ale i tak on nie. Tymi wakacjami. No, i tak to mi się nie wydaje. Nie wydaje mi się, że on jest jakiś mega stary z tego powodu. To jest, bo i tak tylko kilka miesięcy minęło. Nawet chyba nie pół roku. O ile się nie mylę, oczywiście, bo mogę się mylić. Dobrze, gdzie tu jest? O, już mamy dwie. Ja w ogóle dwie strony koni już mam, o Boż. Dobrze, tutaj sobie ciebie damy. Jeszcze trzeba to wszystko wziąć, wytrenować, nie? Dobra, zobaczmy. Czekaj. Jeszcze ci się tak przyjrzę. Ty tutaj masz, właśnie ty masz tutaj te grzywy. Troszeczkę mi się tak średnio to podoba, jak tak pomyśleć. Ale dobra. Ale dobra, niech już im będzie. On ma oczy brązowe. Tak, jeszcze kopytkę chcę zobaczyć. O nie, ale ogólnie. Dobra. Co ja mówię? Co ja, nie wiem, dobra, nie wiem, co ja mówię. Ogon też fajny. W ogóle mi się wydaje, że na zwiastunie CC Creators one były trochę ciemniejsze. Gdzie ten o ciemniejszy był, nie? Dobra. Ma taką małą pręgę grzbietową. I dobra. Okej, zaraz sobie pojedziemy te animacje zobaczyć, tylko pierwszy chciałbym jeszcze sobie zakupić ogłowie, tylko które? Które ogłowie? Niech sprawdźmy, tu mamy biały. Taki. Wydaje mi się, że chyba najbardziej by pasowało. Zaraz, bo zobaczmy. A, podnieś głowę. Podnieś głowę, proszę. O, dziękuję. Mi się wydaje, że najbardziej by pasowało do niego te ogłowie. To jest moje zdanie, tak? Każdy może mieć inne, albo te. Chyba bym wzięła te.
Dobra, bierzemy to. Dobra. I już się przestraszałam, że coś z Targoisami jest nie tak. Tego przedmiotu mogą używać jedynie następujące rasy. Aha, czyli tylko kus islandzki może używać te ogłowy, ta? To super. To super. Nie, no bo właśnie nie wiem, troszeczkę moim zdaniem to jest głupie, czemu SSO robi coś takiego, że tylko ta rasa może używać tego ogłowia i tak dalej, nie? Także to jest, no, moim zdaniem troszeczkę słabe, ale no dobra. Niech już im będzie. Dobra, teraz wyjeżdżamy na zewnątrz i patrzymy animację. No i możemy sobie teraz zobaczyć animację, a więc uwaga, pierwszy chcę zobaczyć wstęp. A więc wstęp wygląda tak i on tak głową majta. Tak ciekawie głową majta. W ogóle mam wrażenie, że on się tutaj w ogóle nie rusza w tułowiu, nie? Jakoś tak sztywny, znaczy, bo mi się wydaje, że jakiś taki sztywny jest troszeczkę. Tak, no ale to może mi się wydaje po prostu. Nie wiem, ta grzywka jest, znaczy grzywka, co ja mówię, grzywka i grzywa są długie, zresztą w sumie ogon też. Zobaczmy z drugiej strony, jak to wygląda z tym kosmykiem, bo nie za bardzo wiem, jak to z tym kosmykiem wygląda. Wygląda tak, okej, okay. Ja bym sobie w sumie kamerę przybliżyła. Halo, halo, dźwięk, gra. Nie, nie to. Kamera koń. Nie, nie dalej. O, właśnie. Oj, za blisko. Dobrze, dobrze, dziękuję. A i teraz idziemy. Zobaczymy, ale o głowie widzę działa. Znaczy o głowie, bo o głowie nie jest zepsute, naprawili to, także jest git. Teraz kus. Okej, okay, kus. I kus jest, no okej. Okay. On widzę, że już nie jest taki jak u Gotlandu, w sensie, że taki tak sobie hopca, jakby tak wesoło, nie? Zobaczmy, czy wiecie co, ja bym sobie może w stanie te wrony zdjęła. O, bardziej może bym zdjęła i wronę i to, bo to jest nam totalnie niepotrzebne. O właśnie. Dziękuję. Dobrze, i jedziemy dalej. No i czaprak się chyba nie psuje. Cię chyba nie psuje, chyba jest ładnie. Okej. Okay. To teraz galop. Galop jest... No okej. Okay. Mam wrażenie, że gdzieś ten galop widziałam, ale to może dlatego, że na zwiastunie po prostu to widziałam, więc... Więc tak. One strasznie mają właśnie długie te ogony, nie? On nie ma jakąś odmianę na brzuchu? Nie, wydało mi się. Dobrze, teraz szybciej. O! Okej! Okay. Dobra, czyli że to jest ich taki galop, tak jakby. A u starych Islandów, z tego co wiem, to była ich właśnie dodatkowa animacja, a to jest... To jest jakiś, już nie dodatkowa animacja, a jakiś galop. Tak szczerze, to nie wiem, czy Islandy w realnym życiu są tak automatycznie biegają, nie? Bo wydaje mi się, że Islanda chyba trzeba nauczyć, by konia trzeba nauczyć takiego biegu. I to jest najszybszy? Nie, dobra, bo to bo tamten to był galop, a ten to już jest trwał. Dobra. To wygląda tak. Strasznie, wiadomo, włosy mu latają jak mu latają. On strasznie szybko leci, ale to pewnie dlatego, że jest zadbany. No, dobra, jeszcze sobie zwolnijmy w sumie do tego. A to właśnie strasznie, moim zdaniem, śmiesznie wygląda, no ale to... To. Nie w sensie, że przez SSO to śmiesznie wygląda, tylko tak... Tak ogólnie, że i w realu, i w SSO to śmiesznie wygląda. O to mi chodzi, o ten ich specjalny chód, nie? Dobra, także lecimy najszybciej i zaraz sobie obczajmy skok, tylko się jeszcze nawrócimy. Właśnie tak. I uwaga, hop. Mam wrażenie, że on się jakoś tak zacina przy tym skoku. Jakby... Nie wiem, on tak... On jakby gdzieś stawał w powietrzu, gdzieś tak w pewnym momencie przy tym lądowaniu. Albo tak mi się wydaje po prostu, czekajcie. A to jakby tak normalnie? Nie, bo mam wrażenie, że on mi staje gdzieś w powietrzu. Ląduje mi w powietrzu, nie? Czekajcie. Nie wiem. Może po prostu wrażenie jakieś. Dobra. Teraz szybkie zatrzymanie, tylko znowu się nawrócimy. Ciup. O. Zatrzymanie też mam wrażenie, że gdzieś widziałam. U dzikusów albo u... Chyba Arabów. Tak jest, czy nie? Mam takie wrażenie, że gdzieś takie coś widziałam, ale... Mogę się mylić. U Perszeronów nie... Bo Perszerony jeszcze tak chyba nogę stawiają, tak? Na przednią. No nie wiem.
Dobra. Może ja się mylę po prostu. Dobra, lecimy dalej. Teraz zobaczymy dęb. Zwolnimy. O, no i ten dęb został. No, szczerze mówiąc, to nie jestem z tego faktu zadowolona, bo średnio mi się podoba jakoś tak ten dęb. No bo moim zdaniem nie ma nic w nim ciekawego, nie? Jakiś nie jest jakiś ciekawy, po prostu on się tak jakoś staje dziwnie, to nie wiem. No dobra, no nie wiem, no tak. Tak średnio. A wiecie co, jakbym tak skoczyła z tego śmiesznego chodu, bo ja wcześniej chyba z trwału skakałam tylko. Może tutaj jest, no to już jest normalnie, nie to co w tym swale, bo w tym swale to ja mam wrażenie, że on mi gdzieś w powietrzu jakoś staje. Ląduje w powietrzu, nie? Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. No dobra, zwalniamy i teraz o dodatkowa animacja. A, czyli że ona została usunięta, dodatkowa animacja, tak? Okej. Okay. No dobra. Czyli że oficjalnie ten kucyk nie ma żadnej dodatkowej animacji, no chyba, że... to i shift. Nie. Ej, co jest? Ej, to tamto to nie było jego dodatkowa... jakaś taka... Tamten śmieszny chód to nie było to? Tak serio? Ha! No dobra. Okej. Okay. No nie, moim zdaniem to jest to trochę dziwne. Ale dobra, niech im będzie, no nie wiem. Dobra. No bo patrzcie, no to jest niemalże to samo, tylko że on tutaj szybciej biega. Ach. Dobra. A w ogóle to jest właśnie takie, jakoś takie to śmieszne moim zdaniem, bo on tak... Iż taki sztywny tutaj jest. No dobra, to teraz lecimy. Idziemy, idziemy i teraz idziemy do... Gdzie idziemy? Teraz do fryzjera zobaczyć fryzury. Ogólnie tak, co myślę na temat tych koni? Czy jestem zadowolona z zakupu? Czekajcie, zaraz wam powiem, tylko ja znajdę pierwsze... co ja muszę znaleźć. Farma Steve'a. O właśnie, wiem, że jest miasteczko Srebrnej Polany już wprowadzone w podwózce, ale wolę w sumie używać tej do farmy Steve'a, bo po pierwsze w sumie trochę bliżej do tego fryzjera, a po drugie się już przyzwyczaiłam. Także tak. Dobra, jedziemy tutaj. O, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć fryzów. Dobra, zobaczmy pierwszą. Pierwsza to jest chyba koreczki, tak? Czy... Tak, a w ogóle pierwszy raz chyba koreczki dali na pierwszy ogień. Oj, patrzcie, co się dzieje. Ogon mu się jaśniejszy robi. Patrzcie. A! Jak najeżdża ma fryzurę, to mu się robi jaśniejszy ogon. Okej. Okej. A, bo tutaj jest koreczki. Tutaj też to koreczki, tylko że z tym ogonem. Okej. Okay. Tutaj mamy dalej co? Co się stało? O, w ogóle grzywy nie ma tutaj. Jak taki achautekijski tutaj wygląda. Okej. Okay. No dobra. A, tu jest taka jak u fiordów chyba. Ja to zawsze mówię u fiordów, bo mi się bardzo z fiordami tutaj kojarzy ta fryzura. Okej, okay, gdzie to jest? Gdzie to... O, tego właśnie szukałam. No dobra. Mamy tu jeszcze taką fryzurę. O, jeszcze mamy takie coś. Ej, czekaj, co jest? Ej, tego to ja... A nie, dobra, widziałam. Myślałam, że nie widziałam. Jeszcze mamy to roztrzepaną taką. No nie wiem, czy ja bym to roztrzepaną kupiła. Ja bym chyba najprędzej tą kupiła. Myślę, czy mu właśnie fryzury nie zmienić, bo tak średnio tam się tak... Tak nie za bardzo podoba, ale tak... Z drugiej strony... Może jednak by została. no. Także nie wiem w sumie, czy kupić, czy nie. A. Zastanówmy. Nie, no dobra, może na razie zostanie. Na razie zostanie. Dobra, niech będzie. dobra. I co, ogłowiaby na pewno się nie psuje? Nie, nie psuje się. Dobrze, bardzo dobrze. no dobra, no to co? No to to już chyba będzie na tyle z tego odcinka. Nie wiem, kupiliśmy sobie konie, zobaczyliśmy go... znaczy, nie kupiliśmy konie, tylko konia, przepraszam. Kupiliśmy sobie tego właśnie oto Islanda. Co jeszcze? Zobaczyliśmy jego animację, zobaczyliśmy fryzury, kupiliśmy ogłowie. Obczailiśmy tutaj zwierzaki w globalu, że zostały dodane. No i co? I to już chyba będzie na tyle tak naprawdę. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie jakąś łapkę w górę i subskrypcję. I czy jestem zadowolona z kupna? Tak szczerze mówiąc, to tak średnio. Znaczy, bo faktycznie, bo... kucyki bardzo fajne.
Może tak, bo kucyki są fajne, ale. Ale jak tak pomyśleć, to. Właśnie, bo ja mam takie dziwne odczucia na temat tych Islandów, tak? Że niby fajne, a jednak jest w nich coś, co mi się nie podoba. Ale tak się i tak kupiłam i tak, nie? Teraz no będę musiała go trenować. No dobra. No to jak już kupiłam, to kupiłam. Trudno, mówi się trudno. Jest możliwość, że on mi się potem znudzi, wiecie? Jest możliwość, że on mi się potem znudzi i będę narzekała, że a, mogłam kupić tego. Albo mówię, kurde, mogłam w ogóle go nie kupować. Tak będzie, mówię wam. Albo, no nie, może będzie, może nie, zobaczymy. No dobra, także ja już kończę. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie tę łapkę w górę i subskrypcję, bo mnie to motywuje. Przypominam wam, że będzie prawdopodobnie w piątek lub sobotę live z okazji 1000. Spróbuję przynajmniej zrobić. Mam nadzieję, że mi się to uda, ponieważ mam już do tego warunki, tak jakby, bo kupiłam sobie słuchawki z mikrofonem. Także jest git. No i co? No i to tyle. Mam nadzieję, że ten film się spodobał. Piszcie, no jak chcecie, to napiszcie w komentarzach, jakie kucyki wy kupiliście, czy w ogóle kupiliście. Możecie się na ich temat wypowiedzieć. I co? No to już będzie tyle. No i co? No i pa pa wszystkim. Pa pa!